Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką. Część czwarta. Początki fizykochemicznych badań srebra i szkła. No więc one były robione nie tylko w latach 60., ale 70., chyba do początku 80. W naszym laboratorium, właśnie pani inżynier Koziorowska. Z tym, że rzeczywiście wtedy trzeba było dostarczyć sporą próbkę srebra, więc te zabytki musiały być już kazane. No, ale jakoś ja tu zebrałam bardzo dużo właśnie próbek z terenu Polski, jakoś te muzea wtedy się zgadzały, bo teraz, o ile wiem, to właśnie zrobienie analiz no, wymaga szalonego zachodu, właśnie uzyskanie zabytków. Poza tym, no, mnie bardzo wtedy zależało, żeby uzyskać też próbki z innych krajów. No jakoś z Węgier mi się udało bardzo dużo uzyskać tych próbek porównawczych, troszkę z Rosji. No analiza była spektralna, ilościowa i były to wszystko, te próbki były tam oczyszczane w laboratorium, no jednym słowem te wyniki były dosyć dużo, tam ponad 20 składników oznaczano, zarówno głównych, jak i śladowych. Udało się w sumie chyba ponad 400 zabytków właśnie przebadać. Powstał ogromny zbiór tych danych i trzeba było opracować metodę porównywania tych wyników z wynikami też, których bardzo mało, głównie badania monet prowadzono w innych krajach, w Niemczech, w Szwecji. I pani inżynier Koziorowska podjęła się opracowania tej metody i te właśnie jej badania i opracowanie tych próbek zostało opublikowane w 2002 roku w Archeologii Polskiej. Ogromna, ogromna praca. Zresztą podobna historia była ze szkłem, że potrzebę włączenia różnego rodzaju badań technologicznych no, wszyscy żeśmy widzieli, że to nie może być ta dawna, powiedzmy XIX-wieczna archeologia, że tylko pokazuje się zabytek, tylko coś trzeba o nim powiedzieć. I też właściwie od podstaw się to zaczynało, więc ja jeżdżąc na kongresy, tam skontaktowałam się jest takie muzeum, Corning Museum, to jest takie czołowe muzeum szklarskie w Stanach Zjednoczonych, którzy panowie tam, dyrektor i pan Robert Brill zajęli się właśnie tematyką dotyczącą porównania metod różnych fizykochemicznych stosowanych w różnych krajach. Wytopiono tam wzorce, 4 wzorce, które rozesłano po całym świecie i w różnych ośrodkach były robione analizy, między innymi właśnie przysłano do naszego laboratorium analizy swoimi metodami właśnie, które były w tych różnych ośrodkach. No okazało się, że wyniki tego samego wzorca właśnie się ogromnie różnią. Tak, więc no i właściwie to była jedyna konkluzja, która z tego projektu, który trwał parę lat, wyciągnięto i w rezultacie pozostało tak jak dawniej, każdy ośrodek prowadził swoimi metodami u nas, ale nam bardzo się przydały te materiały i te wzorce, bo właśnie na bazie tych wzorców u nas opracowano specjalne dla nas wzorce i metodą ilościowej analizy spektrograficznej no, przez wiele lat tu przebadano mnóstwo zabytków z całej Polski. Także ona się stała metodą wiodącą u nas. No i ja z kolei no, korzystałam bardzo właśnie z tych analiz i mogłam opracować, publikować różne zespoły zabytków
w większości dostawałam właśnie z zagranicy prośby o opracowanie jakichś zespołów, więc taki duży zespół z Heidhabu, to jest północne Niemcy, potem z badań naszych ekspedycji w Bułgarii, Styrmen, Odercy, trochę z Anglii dostawałam, z Węgier. Także rzeczywiście ta metoda wprowadzona u nas w laboratorium no, okazała się bardzo przydatna i zresztą wiele osób, nie tylko właśnie Polaków, polskich badaczy, ale również zagranicznych, którzy przesyłali tutaj szkła do analiz, korzystała z tego. W tej chwili jest bardzo dużo różnych metod rzeczywiście i są to często bardzo reklamowane metody tak zwane nieniszczące, które moim zdaniem do szkła się nie nadają, dlatego że szkło, jego skład się zmienia z czasem, zwłaszcza na powierzchni. To znaczy czasem widać, że ono jest skorodowane, bo się łuszczy, a czasem nie widać, ale jednak jest skorodowane. I badanie tylko powierzchni nie odzwierciedla właściwego tak, składu. Także no, trzeba troszkę zniszczyć. Więc te tak zwane nieniszczące teraz są czasem łączone, że się różnymi tam impulsami i tak dalej trafia do głębi tego szkła. No ale to musi już rzeczywiście robić fachowiec, który wie właśnie jak te szkła zabytkowe wyglądają, że trzeba tam jednak troszeczkę oczyścić tą warstwę zewnętrzną. No i niestety, no właśnie nie ma w tej chwili takiego jednego większego ośrodka, który by specjalnie na potrzeby archeologii robił te analizy. Tu przez pewien czas, ostatnie lata, zajmował się z powodzeniem z Wydziału Geologii, tak, pan dr Dzierżanowski tymi metodami zaczął właśnie wprowadzać te nowe metody i rzeczywiście jakoś tak się tym no, bardzo zainteresował. Także już właśnie wielu archeologów tam do niego składało te szkła i on oceniał i robił analizy i jakieś właśnie dodatkowe ekspertyzy. No niestety niedawno zmarł. No i teraz właśnie żeśmy zostali bez jakiegoś takiego dobrego specjalisty. Wykopaliska archeologiczne na Wawelu. No to tradycyjnie i standardowo. Były to wykopy bardzo głębokie, no bo tam nawarstwienia rzeczywiście były duże, do 10 metrów. Z tym, że właśnie tak jak wspomniałam, one były prowadzone metodą poznańską, czyli bardzo dokładnie, skrupulatnie cała dokumentacja była prowadzona. Tam był dosyć duży kłopot tego typu, że był to obszar bardzo zawilgocony, więc te badania o tyle były trudne, ale z drugiej strony drzewo się dobrze zachowywało, więc konstrukcje właśnie budynków, ulic się dobrze zachowało. No ale nie odbiegały one od najwyższych standardów polskich. Warunki pracy archeologów w czasach PRL. No więc warunki, no jeśli chodzi o Wawel, no to tam była pracownia archeologiczna w budynku obok. Natomiast, no i poza tym wszyscy pracownicy byli zakwaterowani albo w ogóle mieszkali w Krakowie. Także nie było problemu jakichś takich organizowania, prawda, powiedzmy wyżywienia czy mieszkania. Natomiast no rzeczywiście w chodniku, no potem już jak ja byłam, to myśmy przed ekspedycją zawsze
wynajmowali wielką ciężarówkę i się zakupywało właśnie różne produkty spożywcze na cały tam miesiąc, bo rzeczywiście w chodniku nic nie można było kupić, nawet chleba. Także no właśnie to pieczywo to sprawiało dużo kłopotu, no bo trudno kupić na miesiąc, prawda? No i poza tym zakwaterowanie całej ekipy, więc na początku to część w namiotach, część w szkole. Także rzeczywiście były to trudne dosyć warunki. No a jeśli chodzi gdzie jeszcze w Płocku, no to tam było wszystko w porządku, bo było zakwaterowanie w różnych prywatnych jakichś mieszkaniach. Już nie pamiętam, jak tam te sprawy spożywcze. Nie, no chyba każdy się zajmował swoim wyżywieniem, bo każdy mieszkał gdzie indziej, więc tu nie było jakichś takich zbiorowych, powiedzmy, potrzeby zbiorowego, organizowania zbiorowego wyżywienia.